Radiostacja, dzień dobry. Halo. Warszawa, pierdoli, Wrocław, pierdoli. Nie, ja naprawdę mam dość. Ja prosiłem przed programem Leroya, żeby specjalnie nie przeklinał, a tu się okazuje, że Warszawa przeklina. Stacja, cześć. Cześć, mówisz tu ja z Warszawy. Ja mam takie pytanie do Leroya. Mhm. Czy blasz, czy pytonga? Słucham? Leroy, czy blasz, czy pytonga? A ty? Ja nie. No to ja też. A chapiesz idę? A ty siorpiesz pisiora? Radiostacja? To na razie 622 26 26 625 3630 radiostacja. Halo? Tak? Dzień dobry, czy mogę zadać Lirowi małe pytanie? Zadawaj. Czemu ty w Jucie się kojarzysz z hip-hopem w Polsce? Nie wiem, po prostu widocznie tak uważam. Słuchaj, zepsułeś tak sytuację, że dzieciaki małe myślą, że ty jesteś hip-hopowcem, a ty pieprzysz takie bzdury, stary, że normalnie mają ciebie dość ludzie wszędzie. No, ale ty masz problem, stary. No, nie mam problemu, właśnie ty masz problem. Nie, ja teraz żadnego nie mam, jestem wyluzowany. Dobra, stary, teraz... przyjadę do Kielec i będę ci normalnie, będziesz mi pytonga laskał. Obiecuję ci, stary, zobaczysz. Dobrze. Przyjadę z tobą Warszawą i będzie cię pierdolić w dupę. Dobrze. Na razie, papa, pozdrawiamy, życzymy ci tego samego, radiostacja. Hallo. Tak? Nie pokazuj się we Wrocławiu. Ja czy Leroy? To nie wiemy, na wszelki wypadek obaj nie będziemy jeździć. Radiostacja 622 26 26 625 36 30 radiostacja. Halo. To spróbuję ten drugi numer telefonu, radiostacja. Ja mam nadzieję, że ci pozerzy tutaj dzwonią, żeby się walili na ryj, bo są normalnie debilami. Pierdolci. To się zaczyna robić makakofonia. Ja przypominam, że nie jest po 22, więc ja bym sobie tego raczej nie życzył. Radiostacja. Siema, znowu ja. To już to jest gdzieś jakaś, ludzie. No będzie mi tu pytonga laskał na antenie, burak jeden z drugim.